Ponad 400 osób wzięło udział w rodzinnym pikniku pod hasłem Czas dla rodziny integracja międzypokoleniowa. Na uczestników wydarzenia, które odbyło się w minioną sobotę 9 września w Parku Miejskim w Zakopanem czekało mnóstwo atrakcji. Na scenie wystąpił teatrzyk kukiełkowy bajka ze spektaklem Cenne Rady, w trakcie którego dzieci dowiedziały się, jakich zachowań i sytuacji uniknąć na co dzień. Ogromne zainteresowanie wzbudziły niecodzienne interaktywne warsztaty bębniarskie, które były okazją do wspólnej zabawy zarówno dla dzieci, jak i Rodziców. Publiczność z entuzjazmem przyjęła także występ młodzieżowej grupy Roxden Studio Zakopane, która zaprezentowała elementy tańca nowoczesnego i towarzyskiego oraz występ zespołu regionalnego Budorze. Na scenie odbyło się także narodowe czytanie fragmenty nad Niemnem Elizy Orzeszkowej czytały studentki Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pracownice Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zakopanem. Nie brakło także atrakcji dla najmłodszych uczestników pikniku. Na dzieci czekały zabawy z postaciami z bajek, malowanie twarzy, balonowe zoo, bańki mydlane XXL, strefa maluszka z zagrodą modułową i kącikiem malucha oraz bezpłatny popcorn i wata cukrowa. Chętni mogli także wziąć udział w konkursach sportowo-rekreacyjnych. Tu przegranych nie było. Każdy uczestnik otrzymał w nagrodę pamiątkowy medal. Pyszne domowe potrawy serwowały koła gospodyni wiejskich z Gliczarowej i Ostrowca. Swoje stoisko zaprezentowało także Towarzystwo Gimnastyczne Sokół oraz zakopiańska filia pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu. Przy tym magicznym stoisku całe rodziny uczestniczyły w warsztatach plastycznych z Teatrzykiem Kamishibai. Pierwsza opowieść nosiła tytuł Magiczna gąsienica Druga Królowa Pszczół. Ćwiczenie dziecięcej wyobraźni zapewniły warsztaty rysowania z pamięci na podstawie książki Renaty Piątkowskiej, a w ramach obchodu roku. Mikołaja Kopernika można było nauczyć się tworzenia kosmosu w słoiku, rakiety i kodowania, a także obejrzeć rozszerzoną rzeczywistość z okularami VR. Ekologiczne warsztaty i pogadanki przygotowały lasy państwowe nad leśnictwo, nowy targ, a warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, małopolski ośrodek ruchu drogowego w Nowym Sączu. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również Stoisko Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, na którym można było zobaczyć pojazdy i wyposażenie, z którego na co dzień korzystają pogranicznicy. W pikniku wzięli także udział strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Zakopane Olcza, prezentując wóz bojowy oraz składa wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. Prawdziwą gratką Imprezę wzbudzającą zaciekawienie zarówno młodszych, jak i starszych uczestników pikniku wzbudzał Rosomak, którym do Zakopanego przyjechali żołnierze z XXI brygady Strzelców podhalańskich w Rzeszowie. Zakopiański piknik rodzinny Czas dla rodziny integracja międzypokoleniowa miał także charytatywny wymiar. Swoje stoisko zaprezentowała Fundacja imienia Adama Worwy z Nowego Targu. Można było kupić przedmioty wykonane przez podopiecznych fundacji, a tym samym wspomóc leczenie i terapię genową chorującej na SMA Kamilki Gil. Co godzinę na scenie odbywało się losowanie nagród, w tym nagrody głównej, czyli roweru. Zorganizowany w Zakopanem piknik Czas dla rodziny integracja międzypokoleniowa był realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego a jego organizatorem była Fundacja Nowe Kierunki. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz miasta Zakopany Leszek-Dorula, którego podczas pikniku reprezentowała Barbara Dębińska z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. W wydarzeniu wziął także udział Jan Piczura, radny Sejmiku Województwa małopolskiego oraz Radosław Grochal, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, którzy w imieniu organizatorów wręczyli nagrodę główną.